kochani, na internetowej lekcji plastyki albo też na świątecznych, wiosennych warsztatach. Kochani, tą lekcję, ten materiał nagrywam dla moich uczniów. Będziemy się uczyć, jak zrobić fajną kompozycję, stroik na święta lub po prostu na wiosnę, jeżeli ktoś nie uznaje świąt. Mam też nadzieję, że ten materiał będzie przydatny również dla osób, które po prostu siedzą w domu i chcą zrobić coś pożytecznego albo stworzyć coś pięknego. Także zapraszam. Witam też rodziców. Jeżeli jesteście razem ze swoimi dziećmi, to oglądajcie, róbcie razem z nami albo twórzcie coś wspólnie. Więc zaczniemy od materiałów. Co jest nam potrzebne? Kochani, no niestety nie mamy teraz dostępu do sklepów i do takiej ilości materiałów jak normalnie. W związku z tym ja wykorzystałam i radzę Wam zrobić to samo, to co po prostu jest w domu albo w ogrodzie, ewentualnie w lesie, jeżeli mieliście okazję pójść na jakiś spacer lub wędrówkę. Zebrałam, niedawno zresztą na Facebooku umieściłam relację, zdjęcie z tej wycieczki, w lesie korę brzozową. Tutaj widzicie kora brzozowa, pięknie to wygląda. Oczywiście nie zdejmuję kory brzozowej z drzew. Mam nadzieję, że to jest dla wszystkich jasne, że obdzieranie drzewa z kory to jest trochę tak, jakby ktoś nam zdejmował skórę żywcem. Pamiętajmy, że ta kora jest potrzebna drzewom do prawidłowego funkcjonowania. W związku z tym zbieramy tylko rzeczy martwe, na przykład właśnie korę brzozową z obumarłych gałęzi lub obciętych wcześniej przez leśników. I znalazłam dosyć sporo tej kory, może nawet zostanie nam na zajęcia plastyki, które odbędą się już po kwarantannie. I teraz zobaczcie, znalazłam nawet taki fajny korek w kształcie takiego... walca, czyli tak jakby gałąź wyszła ze środka. Oraz różne kory w bardzo fajnych kształtach, jedna nawet przypomina trochę maskę. Także jest tego bardzo dużo w lesie. Oglądajcie, zobaczcie, co można znaleźć. Można znaleźć świetne materiały, na przykład gałązki z szyszkami, czy też inne gałązki obumarłe w fajnych kształtach, które możecie wykorzystać do swojej kompozycji. Bazie zerwałam na mojej działce akurat. I teraz też kolejna prośba, taka ekologiczna. Pamiętajcie, żeby nie kaleczyć drzew nadmiernie. Jeżeli chcecie uzyskać takie małe gałązki, weźcie sobie nożyczki albo mały nożyk i utnijcie takie bardzo małe gałązki. Nie urywajmy całej wielkiej gałęzi, żeby kawałeczki bazi sobie wykorzystać. Po prostu szanujmy się nawzajem. No i właśnie, bazie oraz mech. Ja akurat mam tutaj suszony chrobotek, który dostałam od kolegi. Mam bardzo dużo tego chrobotka, więc zamierzam go wykorzystać. Jeżeli macie ogródek lub nawet kawałek trawnika, czy jakieś zieleni przed domem, możecie znaleźć po prostu mech leśny, mech ogrodowy, który można sobie delikatnie kawałeczkami wziąć i użyć do swojej kompozycji. Ja miałam gotowy, także nie musiałam tego robić. Mam tu kawałek takiej rafii naturalnej, taki malutki kawałek, jak widać, będzie potrzebny. Można użyć też suchych trawek, które są na prawie każdym trawniku. Jak pozbieracie ich taką małą wiązkę, też się to doskonale nada. I teraz co dalej? Oczywiście nożyczki lub jakieś inne narzędzie, tylko uwaga, pod nadzorem dorosłych, szczególnie mówię oczywiście do młodszych dzieci, nie do starszych. Teraz tak, będziemy tą kompozycję robić w czymś. Ja zakładam, że każdy coś w domu ma. Podaję różne propozycje, na przykład tutaj mam słoik, zobaczcie. W środku jest słoik, zwykły słoik pod drzemie. Owinęłam taką bibułą, która mi została kiedyś z jakiegoś bukietu, który dostałam. Ucięta jest troszkę ta bibuła, ponieważ byłaby inaczej za wysoka. I związana taką zwykłą wstążką również, która została mi z jakichś kwiatków lub wiązanki. I mamy taki całkiem fajny już pojemniczek na nasz stroik. Można użyć jakiegoś zwykłego plastikowego pojemniczka lub nawet opakowania po jogurcie, który sobie ozdobimy. Ja tutaj akurat będę używać tej kory wspaniałej, którą znalazłam w lesie. I takie zwitki kory, ona akurat się tak fajnie zakręca, więc możemy obłożyć to naokoło korą i zawiązać sznureczkiem. Będzie super wyglądało. Słuchajcie, kiedy robię strojki na Boże Narodzenie, to często używam takich sztucznych materiałów typu pompki, jakieś sztuczne ptaszki, brokat i tak dalej. Natomiast tutaj do wielkanocnego, wiosennego strojka najbardziej, wydaje mi się, wspaniale wyglądają właśnie takie naturalne materiały jak kora, gałązki.
i różne elementy zebrane w lesie. Najbardziej mi się to podoba, ewentualnie użyjemy sobie też jakichś pisanek. Moi drodzy, i teraz tak. Ja będę robić kompozycję w takiej starej, ogrodowej doniczce. Nawet jest ta doniczka popękana, no ale nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ po prostu sobie ją przysłonię również korą i obwiążę. Za chwilkę będę to robić. Jeszcze co tu mam? Nie mam niestety kleju na gorąco, ponieważ został on w szkole, a jak wiadomo, jest zalecenie i tego się trzymajmy, żeby zostać w domu. W związku z tym jedyne co miałam, to jest klej wodoodporny do drewna i ten klej będę używać, jeżeli będzie on konieczny, ale mam nadzieję, że nie będzie to konieczne. Wstążki, które znalazłam w szufladzie, jakieś takie resztki, ale wystarczająco jest tych wstążek. Nawet znalazłam jakieś gotowe materiały z zeszłego roku, ze stroika, takie oto gniazdko ze sztucznymi jajeczkami i z piórkami. Być może to użyję. Mam jakieś pisanki z zeszłego roku również, jakąś pisankę z kiermaszu szkolnego, gotową, też można użyć. No i piórka, kilka piórek dosłownie mi zostało, mam nadzieję, że to wszystko starczy do naszej kompozycji, ale jeszcze zanim zaczniemy, chcę Wam pokazać, jeżeli zostały Wam takie jajeczka styropianowe nieozdobione, to można je po prostu pomalować. Pomalujcie je jak chcecie, możecie użyć swoich farbek, możecie roztopić kredki woskowe, ale oczywiście z asystą rodziców i na przykład ozdobić tymi kredkami. Można po prostu też pomalować to bardzo fajną techniką, którą dzieci, które uczę, już znają, bo używaliśmy jej na zajęciach, czyli malowanie gąbeczką. I ja tutaj taką przykładową pisankę zrobię. Zrobię jej białe tło. Nakładanie gąbeczką robi bardzo naturalny efekt, gdyż nie wygląda to jak właśnie, nie zostają takie smugi od pędzla, nie będzie to nierówno pomalowane i właśnie robi taką naturalną powłokę, tak jakby było to faktycznie jajko z taką troszkę chropowatą fakturą na wierzchu. Super technika. Możecie nawet użyć starej farby do malowania pokoju, jeśli została jakaś rodzicom, jeżeli nie macie swoich farbek i zostały one w szkole, a jest to prawdopodobne. I teraz po nałożeniu takiego białego podkładu postaram się to ozdobić z drugiej strony tej uciętej gąbeczki, z takiej domowej, kuchennej po prostu. Jest taka chropowata część. Ja tutaj użyję brązowej farbki i będę robić takie kropeczki jak na naturalnych jajkach. Troszeczkę farby, nie za dużo, bo jak weźmiecie dużo, to się tam zrobią takie wielkie maziagi. W związku z tym troszkę farby i próbujemy sobie zrobić takie naturalne co jakiś czas nakrapienia. O, troszkę będzie to wyglądało jak taka pisanka, takie jajko dzikiego ptaka, czy coś w tym rodzaju. Mam nadzieję, że będzie taki efekt. No, ale już to robiłam wcześniej, więc wiem, jak to działa. Można użyć oczywiście innego koloru. Jeżeli chcecie mieć kolorową wiązankę, ja nie narzucam, jak ma wyglądać wasz stroik. Może to być też coś bardzo kolorowego. Możecie zrobić to bardzo kolorowymi farbkami, na przykład zieloną, różową i tak dalej. Coś wiosennego będzie fajnie wyglądało. No, tutaj ja się troszkę spieszę, więc nie będzie to jakoś super dokładnie wykonane, ale widać, że jest taka nakrapiana pisanka. Zostawimy ją tutaj. No i teraz nie mam w co wytrzeć rąk, ale to załatwimy. Dobrze, ręce wytarte. No i taką pisaneczkę możemy sobie użyć do naszej pracy. Będę miała dosyć brudne ręce, ale myślę, że to niczym nie przeszkadza. Zaschnięta farba. No i kochani, teraz zaczniemy od... Aha, jeszcze nie wszystko, przepraszam. Jeszcze mamy żwirek. Możecie użyć zwykłych kamyczków pozbieranych w ogrodzie. Jeżeli macie taki żwirek, możecie, ale tak naprawdę użyłam go tylko dlatego, że jest bardzo zimno i mokro i zbieranie kamyków bynajmniej mi się nie uśmiecha teraz. W związku z tym taki żwirek, który miałam, który mi został z robienia lasów słoju. I ten żwirek sobie użyję jako taką podstawę do tego stroika. Ponieważ nie mam gąbki kwiaciarskiej, nie mam żadnego materiału profesjonalnego do umocowania, po prostu nie miałam tego w domu akurat, użyję właśnie tego żwirka i do tego żwirku będę mocować nasze gałązki, które będą główną częścią stroika. No ale nasypię tego żwirku do środka, do tej starej doniczki i teraz zamocuję tutaj tą korę. Takie dwa kawałki kory myślę, że wystarczą. Ona nie musi w przypadku takiej doniczki pokrywać całościowo tej doniczki. Wystarczy, że po prostu będzie sobie tak lekko owinięta i ja ją zwiążę po środku.
jak się chce coś szybko, to troszkę czasem jest opór materii, ale mam nadzieję, że to ładnie wyjdzie. O, tutaj się mi rozwala z tej strony. No tak to jest, jak coś robimy, to trzeba czasem spędzić trochę czasu, fajnie wyszło. No i zawiązuję sobie tutaj kokardkę. Ja akurat chciałam w takich naturalnych kolorach ten mój stroik i wybieram naturalny kolor tej rafii. Przyjmiemy kokardkę. Można to zrobić dwukrotnie, trzykrotnie, obwiązać, żeby to się lepiej trzymało. Ja tutaj nawet taki odstający kory usunę. No i mamy taką doniczkę, która wygląda całkiem, według mnie, całkiem ładnie. I teraz w niej dopiero będziemy robić ten nasz stroik. Kolejną rzeczą, której potrzebujemy do naszego stroika, będą gałęzie. Ja akurat obcinałam moją brzozę płaczącą, w związku z tym bardzo fajne gałązki mi zostały, takie giętkie są. Można w takim przypadku zrobić sobie taki łuk z tego i troszkę go wymodelować, żeby miał taki ładny kształt. Związać na dole. Mogę użyć nawet tego kawałeczka, który mi został wcześniej z obwiązywania doniczki. Ja akurat tutaj wybieram sobie ten mój stroik w takim troszkę owalnym kolorze. Chciałabym, żeby on miał taki łagodny, owalny kształt, nie za wysoki. Możecie wybrać całkiem inny kształt, to jest Wasza inwencja, ja w to nie ingeruję, nie będę tego oceniać. Owszem, będę oceniać, ale nie będę oceniać, czy wybraliście taki czy inny kształt, tylko Wasze zaangażowanie, pomysłowość i po prostu estetykę wykonania. Każdy ma swój pomysł i swoją ideę. Można chcieć mieć rzeczy kolorowe albo całkiem właśnie naturalne. Także zastanówcie się po prostu, co się Wam najbardziej podoba i tak to zróbcie, według swojego pomysłu. No i tutaj też apel do rodziców. Kochani, jeśli robicie z dziećmi te wiązanki, oczywiście ja nie mam nic przeciwko współpracy. Współpraca jest super. Możecie to robić nawet jako rodzinną wiązankę, koszyczek. Ale jeżeli ma być to praca Waszych dzieci i to jest na przykład przeznaczone na jakiś konkurs lub na ocenę, to raczej proszę, nie róbcie wszystkiego za dzieci. Dajmy im też rozwinąć ich inwencję i uczyć się, nawet jeżeli na błędach, jeżeli nie będzie to w 100% doskonałe, jeżeli ta praca będzie miała pewne niedociągnięcia Waszym zdaniem, to jednak pozwólmy, żeby dzieci rozwinęły się przy robieniu tej pracy, żeby to była tak naprawdę ich praca i ich pomysł. Takie jest moja odezwa i takie samo podejście mam do właśnie innych prac, które dzieci wykonują w domu, chociaż ja zazwyczaj nie zadaję prac do domu, bo uważam, że po to są zajęcia plastyczne, by na nich właśnie te prace robić. A rodzice mieli już swoją szansę na tworzenie prac, kiedy byli w szkole, więc teraz kolej, żeby dzieci się uczyły. Kochani, nikt jeszcze, żaden wielki twórca nie był od razu doskonały. Każdy popełnia błędy, tak samo każdy uczy się na błędach i to uczymy się na nich najlepiej, więc po prostu nawet jeżeli coś nie jest jeszcze super, idealne, doskonałe, to nic nie szkodzi. Niech sobie będzie takie, jakie jest na ten moment. I troszkę tutaj przesadziłam z tymi gałęźmi, ale poobcinam sobie niektóre z tych gałązek, bo nie chcę, żeby to było aż tak rosochate. Troszeczkę może wystawać, jak najbardziej. Patrzmy tutaj zawsze trochę na proporcje, czy ta praca wygląda ładnie, czy ten kształt nam się podoba. O, tutaj mi się rozwaliło niestety, ale to nic, poprawimy to. O, dobrze. Czy ten kształt nam się podoba, czy to jest to, o co nam chodziło? Możemy się kierować pewnymi zasadami proporcji. Jest taka... Jest taka japońska sztuka, nazywa się ikebana. Ja często się stosuję do zasad tej ikebany. Ikebana to jest, kochani, sztuka układania bukietów japońska. I ona właśnie traktuje o tym, jak łączyć pewne materiały, jak dobierać kształty roślin, kolory roślin, żeby kompozycja była harmonijna. I tutaj, jeżeli mamy założenie, że na przykład nasza kompozycja będzie taka trochę owalna, no to staramy się trzymać tego kształtu i lub kulista i nadawać właśnie
ten nasz założony kształt. Jeżeli ma to być podłużna kompozycja, trzymamy się takich wytycznych właśnie geometrii. To może być też coś trójkątnego, coś w kształcie trapezu. Także patrzmy zawsze, czy to wszystko wygląda jakoś tak w miarę harmonijnie. Oczywiście zawsze można zmienić koncept. Jeżeli nagle wpadnie Wam lepszy pomysł, stwierdzicie, że jednak to się Wam nie podoba, to dlaczego tego nie zmienić? Zmieniajcie. Możecie eksperymentować, wtedy praca będzie przyjemniejsza, bardziej spontaniczna i będziecie mieć z tego jakąś frajdę. No i mamy taki troszeczkę jakby tło naszej kompozycji. Ja bym tutaj teraz dołożyła zapewne jeszcze bazie. Bazie są bardzo wiosenne i kojarzą mi się z wiosną i z takim właśnie okresem Wielkanocy, więc ja tutaj dołożę kilka baziek. I też trzymam się tych moich wytycznych, czyli że chciałabym, żeby ta kompozycja była taka zwarta i kulista bardziej. Obcinam sobie nożyczkami te baśki. Można zrobić... No i tutaj ten żwirek mi pomógł, żeby to się nie ruszało, prawda? Bo jeżeli bym zrobiła to całkowicie samej doniczce, to wszystko by mi spadło na boki. Dlatego coś tam sobie nasypcie. To może być nawet piasek. Niekoniecznie żaden żwirek czy też kamienie. Możecie użyć zwykłego piasku, nawet ziemi ogrodniczej. Jeżeli to zrobicie z gałązek, to nawet taka kompozycja będzie bardziej trwała, bo te roślinki będą, można będzie podlać w pojemniczku i będą dłużej nam stały świeże. Ojdź. No właśnie. Tak to jest właśnie jak nie ma dobrego mocowania, ale poradzimy sobie z tym problemem. Możecie oczywiście je poprzyklejać. Ten klej do drewna, gdybym go użyła, byłby świetny. Można by po prostu skleić te elementy, żeby się lepiej ze sobą trzymały. Ale ja tego nie zrobię. Chcę, żeby to było takie właśnie trochę naturalne. No i teraz... Dobrze. Tutaj mi się coś poluzowało. Będę musiała troszkę tą rafię naprawić, ponieważ za luźno zawiązałam i widzicie. No i tak się właśnie zdarza, że coś sobie zrobimy i trzeba to potem korygować, bo się okazuje, że zostało to zrobione za słabo. Ja to podniosę wyżej i wtedy mi się ta kora będzie dużo lepiej trzymała. Widzę, że tutaj jednak dobrze by było to zamocować tym klejem później. Ja to później sobie klejem przymocuję. Na razie zostawiam to tak, bo szkoda czasu na bawienie się w takie aż detale. Chciałabym Wam pokazać, jak ta kompozycja będzie wyglądała skończona. I co jeszcze możecie z tym zrobić. Ok. No i mamy taką troszeczkę rosowatą tą kompozycję. Tutaj mi się to nie podoba, że wystaje mi tu, więc obcinam. Dobrze. Mogę użyć tych szyszek też. Szyszki może bardziej kojarzą się z Bożym Narodzeniem, ale mi się bardzo te szyszki podobają, więc użyję ich. Lepiej to złamać rączką. O. I usunę część tych szyszek, żeby weszło to do środka. Szyszki są bardzo naturalne, więc nie będą tutaj robić żadnej konkurencji. Będą tylko wypełniać nam tą kompozycję troszeczkę. To są chyba szyszki modrzewiowe, o ile wiem. Nie jestem do końca pewna, tak mi się wydaje. O, mamy taki dodatkowy, fajny element wypukły. No i teraz, jaki był mój następny pomysł? Następny pomysł był taki, że w tym całym naturalnym chaosie umieszczę gniazdko ptasie. Mam gotowe gniazdko, mogłabym użyć po prostu tego gotowego gniazdka i wsadzić go tutaj, ozdobić trochę mchem, ale nie. To gniazdko jest według mnie troszkę za duże na to. W związku z tym zrobię gniazdko, mam tą rafię, trawę, czy jak to nazwać, i po prostu zawinę sobie ją na ręce, wokół, tak? I już mamy takie malutkie gniazdko. Można to też skleić, ale uważam, że nie ma sensu tak naprawdę tego sklejać. I do tego gniazdka wsadzimy jajeczko. Niech to będzie to jajko, które zrobiłam, bo ono jest takie naturalne, będzie nam pasować do koloru kompozycji. Tymczasem, zanim jeszcze wsadzę to jajeczko do mojej kompozycji, użyję tego chrobotka, tego mchu. Ja go po prostu wsadzę na wierzch, nie będę go nawet przyklejać, bo będzie go potem można rozmontować i użyć ponownie, jak
okres świąteczny i wiosenny się skończy, po prostu nałożę trochę tego mchu tutaj na wierzch. No i gdybyśmy robili profesjonalną kompozycję, trzeba by ten mech kleić, klejem na gorąco, mocować, żeby to się wszystko nie wysypało w razie transportu. No ale ja tutaj nie mam takiego problemu, to będzie w domu, więc upycham sobie ten mech, żeby tak ładnie zatkać górę tej kompozycji. Taki mech jest bardzo ozdobny i wygląda ślicznie później po wykończeniu całej pracy. Także zachęcam, zbierzcie sobie mech właśnie gdzieś w ogrodzie, w lesie, w parku i możecie użyć takiego mchu rosnącego, żywego. Ten jest wysuszony, ale żywy będzie równie dobry, można go, jeżeli użyjecie piasku lub ziemi, to można go nawet położyć i podlewać. Będzie przez jakiś czas ładny i zielony. No i teraz mamy już taką podstawę naszej kompozycji. Teraz umieszczę w niej to gniazdko. Mogłabym też użyć oczywiście ptaszków, takich miniaturowych. Akurat niestety nie mam tych ptaszków. Miałam kiedyś, zniszczyły się te ptaszki, więc być może później dokupię i dołożę do kompozycji. Tymczasem mamy gniazdko z jajeczkiem. Można tutaj jeszcze coś podokładać. Można sobie dołożyć dowolne elementy, dodatkowe jajeczko, żeby było bardziej ozdobnie na przykład. Można je gdzieś dać z boku, z przodu, gdzie chcecie. Z przodu może nie. Tak, żeby nie zaburzało to naszej kompozycji, to lepiej gdzieś w tyle. Aczkolwiek jajeczko na patyku wydaje mi się, że tutaj jest troszkę przesadą. Jeszcze mam tutaj takie pióreczka kolorowe. Też te piórka można użyć. Mam gałązkę też taką sztuczną, chociaż wydaje mi się, że ta gałązka jest tutaj zbyt biżuteryjna. Gdyby kompozycja nie była z tak naturalnych materiałów, pewnie bym jej użyła. No więc chyba tyle. Mogę jeszcze użyć korę dodatkowo, ażeby ozdobić sobie tą kompozycję i jeszcze ją urozmaicić. Kawałki takiej kory zawsze będą wyglądały bardzo ładnie i ozdobnie. Można ją wkomponować gdzieś tutaj w tle. Włożyć jej kawałeczki. Nawet od tyłu też, żeby i z tyłu też ta kompozycja była całkiem estetyczna. Ja bym jeszcze dołożyła sobie tu gdzieś z przodu taki kawałeczek kory. O, tu jest taki ładny, zwinięty. Można go wsadzić pomiędzy te mchy. Tak, no troszkę brakuje mi tu koloru, więc właśnie te piórka wydaje mi się... No i właśnie do piórek najlepszy byłby klej na gorąco. Ja mam klej ten i pewnie to przykleję. Na razie pokażę Wam, jak można by to ozdobić. Takie gniazdko ptasie jak najbardziej przyjmuje piórka, bo mama lub tata ptaszka przyszłego być może je tu zgubili. W związku z tym mieścimy takie zielone pióreczka naokoło tego gniazdka. Można gdzieś tutaj w mech też wpuścić takie piórko. Będzie wyglądało bardzo ładnie i naturalnie. Można u góry kompozycji gdzieś dołożyć, żeby troszkę koloru nabrała ta kompozycja. Może właśnie wymienimy te kolorki, żeby nie było bardzo jednolicie. No i przyklejmy je sobie. Ja tutaj już nie będę tego kleić, ale jeżeli Wy robicie sobie w domu taką trwałą kompozycję, to pewnie macie jakiś klej, nawet może i tak zwany super glue się nadać, jeżeli to szybko przykleicie. No nie, nie trzyma się to jednak, ale to nic. Próbujemy tu jeszcze gdzieś to dołożyć i później to przykleję. No i taka kompozycja. Myślę, że można by do tego dołożyć jakieś świeże kwiatki, jeżeli to będzie w piasku lub w ziemi, i po prostu wsadzić tam ten kwiatek. Jeżeli macie jakiegoś sztucznego kwiatka wiosennego, typu żonkile czy krokusy sztuczne, można również użyć w tej kompozycji. Wygląda to tak. Myślę, że jak na takie polowe warunki i naprawdę słabą dostępność materiałów, jest to przyjemna kompozycja. Pewnie dołożyłabym jeszcze tutaj kilka elementów, gdybym ich miała więcej. Możemy pokombinować jeszcze z dodatkowymi elementami kory lub po prostu dać więcej mchu na tą kompozycję. Też na pewno to jeszcze wzbogaci. Możecie dołożyć więcej bazi, możecie zrobić bardzo duży gąszcz przyciętych gałązek. Także bawcie się, wyobrażajcie sobie, róbcie po prostu coś twórczego, coś fajnego. Mnie się podoba, jest bardzo naturalnie. Może dwa jajeczka na przykład byłyby jeszcze lepsze, byłoby to bardziej kolorowe, bardziej bogate. Na razie tak. No i jeszcze mam kilka innych pomysłów oprócz tej kompozycji.
Mianowicie, jeżeli macie takie kawałki kory i znajdziecie ich gdzieś w lesie i będziecie mogli użyć, to zachęcam do zrobienia sobie takiego wiosennego motywatora. Zobaczcie, taki piękny kawałek kory brzozowej można przykleić na albo deseczkę, jeśli macie, albo na kawałku tektury lub grubego papieru. I na tym kawałeczku piszecie sobie jakąś fajną, motywacyjną sentencję na wiosnę. Coś pozytywnego, co Was podnosi na duchu, co jest dla Was przyjemne. Na przykład rodzina jest najważniejsza, albo wśród przyjaciół. Nie ma tajemnic. Coś takiego, co do Was przemawia. I powiesić sobie to w pokoju, albo postawić na biurku. Nawet można by takie coś powiesić na drzwiach wejściowych. Na przykład, witaj wiosno. Ja sobie to tak wyobrażam. Będę jeszcze pewnie robiła jakieś tego typu filmiki, na przykład wiosenne bukiety z wiosennych kwiatów i liści. Także czekajcie na kolejny filmik. Tymczasem bardzo proszę, żeby moi uczniowie zrobili swoją kompozycję i przysłali mi na maila zdjęcie tej kompozycji. Zróbcie ładne zdjęcia i postarajcie się też, szczególnie starsi, żeby robiąc zdjęcia też być twórcami i artystami, bo pamiętajcie, że nie tylko dzieło, ale też prezentacja tego dzieła się liczy. Połóżcie je w ładnym miejscu, wyeksponujcie je, na przykład na tle drewna, na tle ściany, na jakimś przyjemnym tle i zróbcie ładne zdjęcia, wykadrujcie je ładnie i wyślijcie. Naprawdę obiecuję, skomentuję każdą pracę i ocenię ją oczywiście. Ocenię szczególnie Wasz wkład w tą pracę. Tadam! Powodzenia i trzymajcie się, tęsknię. Dla wszystkich, którzy oglądali, również śledźcie mój kanał, będę pokazywać następne takie właśnie plastyczno-twórcze filmiki. Cześć!